Nazywam się Łukasz i zakładam, że uda się nam, znaczy będę starał się stworzyć tutaj z wami taką wspólną atmosferę, na którą będziemy w stanie się zastanowić nad pewnymi kwestiami dotyczącymi aktywizmu, społeczeństwa jako takiego, a przede wszystkim naszego codziennego zaangażowania, nasze prywatne życie i tego, w jaki sposób to gdzieś tam dalej się przekłada. Od pewnego czasu mogę powiedzieć, że jestem takim społecznym aktywistą. Wcześniej zupełnie o tym nie myślałem, z zawodu jestem grafikiem. Od pewnego momentu natomiast bardzo zafascynowały mnie wszelkie niehierarchiczne organizacje. I w związku z czym zacząłem działać najpierw w poznańskiej kooperatywie spożywczej, potem gdzieś na skalę polską w Mileniu Polska, czy takiej organizacji parasolowej zajmującej się wspieraniem rolnictwa i suwerennością żywnościową. W chwili obecnej w turkusowym Poznaniu, który jest taką organizacją bardziej w stronę tworzenia organizacji już w sensu stricte. Dla mnie zarówno działalność społeczna, jak i każda inna jest jakimś tam wielkim eksperymentem i dzisiaj jakby też to jakby traktuję jako jakiś tam eksperyment związany z moim wystąpieniem, ale również przede wszystkim z waszym udziałem. Dlatego wymyśliłem sobie, że na samym początku zastanowimy się, na czym ta działalność społeczna polega od takiej samej bazy, samej podstawy. Jak już wszyscy się zebraliśmy, to teraz prosiłbym, żeby każdy z nas przez moment zastanowił się, poczuł, z czym mu się kojarzy wyrażenie ja jestem. Przez chwilę, przez moment odczuł to. Czym to dla niego jest? Nie zastanawiał się, kim jestem, tylko ja jestem, po prostu, ja istnieję. Czym jest samoistnienie? Z czym się to wam kojarzy? Macie jakieś pomysły? Wyłączmy to zupełnie. To z czym się to wam kojarzy? Z Kartezjuszy. Okej. Okay. A coś bliżej? Tak, no, takiego, na metapoziomie to już jest. No, takiego bliższego, ziemskiego, po prostu. Czyli jestem, czyli żyję. Z życiem. Jestem w mam uczucie kontaktu z rzeczywistością. Okej, okay, super. Jestem na tym świecie. Tak, to takie powszechne tu i teraz wyrażenie też pewnie gdzieś się pojawia. Mam swoje prawa. Ale tutaj już jakby wchodzimy dalej, bo wchodzimy w tą kwestię związaną z tym, że w momencie, kiedy jestem, to zaczynam działać, zaczynam poznawać jakieś tam swoje najbliższe otoczenie. I robię to poprzez jakiś określony ruch. Ten ruch jest zawsze dookreślony przez jakieś ośrodki. Czy to są inni ludzie, czy to są jakieś przedmioty. Zaczyna się jakieś poszukiwanie celu w tym moim określonym działaniu. I z tego celu, z tych informacji pozyskujemy coś, co nas buduje. Pozyskujemy te informacje zwrotne. Na tym polega komunikacja z innymi ludźmi, ale też szerzej. Czyli mamy jakąś akcję i mamy jakąś konkretną reakcję. Na tej bazie budują się jakieś określone struktury. W naszym przypadku to jest poczucie naszego ja, to jest jakaś osobowość. Kiedyś byliśmy w szkole i przez kontaktowanie się z innymi ludźmi narośliśmy. Odbywa się to wszystko na bazie bardzo prostych mechanizmów. Mówi się, że człowiek ma jeden mózg, ale wszystkie, jakby rozkładając ten jeden mózg na części pierwsze, otrzymujemy taką informację, że w czasie ewolucji możemy to podzielić na trzy podstawowe mózgi, tak? Mózg gadzi odpowiedzialny za działanie, za reaktywność, akcja-reakcja, ucieczka, atak. Na wyższym poziomie, kiedy już podejmiemy jakąś decyzję, pojawiają się jakieś emocje, jakieś odczucia.
A dopiero wyżej mamy kwestię związaną z myśleniem, z ich interpretacją. Ja jestem grafikiem komputerowym. Także nauczyłem się tego schematu na bazie projektowania graficznego. Chodzi o to, że jak mamy billboard, to jest mniej więcej około 0,3 sekundy na to, żeby przyciągnęło to człowieka. Przyciągnęło człowieka dlatego, że na tym etapie jakby działamy, że mamy w nim wzbudzić jakąś określoną reakcję. A dopiero potem, jak on już pojedzie dalej tym tramwajem i tak dalej, być może coś poczuje, być może się nad tym zastanowi. I to jest tak, że w momencie, kiedy się nad tym zastanowi, ponownie podejmie jakieś określone działanie. W ten sposób działa każdy z nas. Do tych trzech mózgów współcześni naukowcy dodają jeszcze dwa. To są nasze jelita, nasze samopoczucie i serce. Okazuje się, że serce też ma komórki nerwowe. Serce bazujące na takich szybkich czuciach, szybkich reakcjach na relacje z innymi ludźmi. I na tamtej bazie, na bazie tego, w jaki sposób poznajemy nasze życie, naszą rzeczywistość, Abraham Maslow przygotował tę podstawową piramidę potrzeb. I na samym początku musimy przeżyć i tak dalej. Ja myślę, że każdy o tym słyszał, każdy to wie. Natomiast nie każdy wie, że nie tylko Abraham Maslow, ale ponoć on na łożu swojej śmierci przekazał dodatkowe informacje na ten temat, że tak naprawdę to w czasach dzisiejszych, w czasach powszechnej kreatywności, kiedy zaczęliśmy, jakby powszechnie już mamy tę swoją bazę i podstawę zapewnioną, możemy zastanawiać się nad zupełnie innymi elementami. Możemy zacząć robić rzeczy ważne w miejsce tych wymaganych, tych potrzebnych. Możemy zacząć budować wspierające społeczeństwo. Możemy próbować ufać sobie i innym i zastanawiać się, na jakiej bazie się to odbywa. Dalej kształtować warunki życia oraz kształtować po prostu całą naszą rzeczywistość. Simon Sinek znowu opowiedział coś bardzo, bardzo ciekawego. To było też w kontekście marketingu. Natomiast przytoczę tutaj, że każdy wie, co robi. Niektórzy wiedzą, jak to robią. Natomiast niewielu wie tak naprawdę, dlaczego coś robi. Tak wygląda najprostszy schemat działania. Natomiast warto zastanowić się, i teraz chwilę znowu poświęćmy na to, dlaczego my działamy. Jaki jest nasz prywatny, indywidualny sens tego działania. To są takie pytania pomocnicze. Działamy na jakim poziomie ogólnym? Tak. Egzystencjalnym? Natomiast tutaj jakby zastanawiamy się nad tym, dlaczego ja działam gdzieś wewnętrznie, jaka płynie ze mnie motywacja, jaki ja widzę sens w działaniu. Przytoczę taki przykład, ja jako osoba zajmująca się marketingiem, jak idę do kogoś, kto chce przygotować jakiś plakat, czy nie wiem, zakłada firmę i tak dalej, to ja go pytam, po co? Dlaczego działasz? A nie co chcesz osiągnąć? Bo to, co on chce osiągnąć, to my do tego zaraz dojdziemy i zbudujemy na tej bazie oczywiście całą kreację. Natomiast ja muszę zrozumieć głęboką potrzebę, bo może się tak okazać, że ta potrzeba jest inna. I już przy pierwszej rozmowie, no nazwijmy to tej rozmowie coachingowej, tak? Na bazie jego potrzeb, znamy sobie z tego sprawę, że on tak naprawdę to chce zupełnie czegoś innego. Bo znajomy z siebie to podstawa naszego działania w społeczeństwie. Budowania jakichkolwiek relacji, czy też poszukiwania własnego sensu, własnego poczucia bezpieczeństwa, osiągnięcia pełni. A przede wszystkim, jak zdamy sobie z tego sprawę, w jakim miejscu my się znajdujemy, to możemy zacząć rozmawiać też z innymi ludźmi na zupełnie innym poziomie. Nie na poziomie braku, tylko na poziomie kreacji czegoś. Tutaj wypisałem kilka zasad takiej, no nazwałem to dojrzałej wymiany, jak mi się to przynajmniej kojarzy. Jeżeli coś byście do tego pisali, to bardzo jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Napisałem sobie na samym początku, że to jest rozsądek związany z odpowiedzialnością za siebie.
Dalej jest szczerość, szacunek wobec innych i wobec siebie, uczciwość, na sam końcu uważność. Podejmowanie wyborów, podejmowanie różnego rodzaju decyzji. I na takich podwalinach można zbudować każdą organizację. Społeczną, oddolną. Dodalibyście coś do tego? Coś wam przychodzi do głowy? Tak na pierwszy rzut oka? W sumie ta uważność, świadomość to dotyczy wszystkiego. Nie? Tak? To jest taka baza pod to wszystko, żeby się tak powiedzieć. Zgadzam się. Uważność natomiast... dodał wam w podejmowaniu decyzji później, dlatego... Okej. Być może warto by było tutaj w takim razie dołożyć drugą część tej piramidy. Albo zrobić znowu tą strzałkę, bo jakby zdecydowanie się z tobą zgodzę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy, czy nauczymy się tego rozsądku, to ta uważność, ona gdzieś tam się pojawi. I potem znowu będziemy mogli podchodzić do tego rozsądku i do tych naszych wyborów. Natomiast myślę, że to też jest subiektywne. Bo to wszystko prowadzi do świadomego wyboru. Do świadomego wyboru naszych relacji, ale do świadomego wyboru tego, jaki ciuch wybierzemy, do świadomego wyboru, co kupimy w sklepie, czy przeczytamy etykietę, czy nie przeczytamy etykiety itd. itd. A przede wszystkim do tego, z kim, gdzie i dlaczego się spotykamy. To już teraz jakby koniec takiego mocnego wprowadzenia.